pierwszy raz w życiu z szybowcem będę leciał. No i super. Na pozycji z wiatrem, z rzędem 2.8, może ja bym wylądował po starcie bociana. Tak, bocian w tej chwili startuje, także będzie tak wolny też. Wyciągarka na prężej. Spadnie lina i ja wyląduję. Tak jest. Wyciągarka na prężej. Na prężą. No to już nie ma odwołania. Naprężona, już nie ma wyjścia. Lecimy. Naprężona. Ciam, 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 ciam. No, jedziemy, chłopaki. No, no i zaczęło. Idzie. Proszę. Linia, bada, 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 bada. Już tu właśnie. Nawet chyba 2 sekundy nie wolę mieliśmy schować. Ja pierdzielę. A nie coś tego tak mocno. Jak nie czuć? 250 metrów. Za chwilkę będzie to taki stan nieważkości, żeby się nie wystraszył, nie? No no. Ale będzie odczepienie liny? Tak, tak, tak. No no, jeszcze chwilę. I uwaga. Spokojnie. Wyczepiona. Ja pierdziele. Już lecimy swobodnie, tak? Już lecimy linę. 400 metrów wysokości. 400? Nie mogę mówić. Nie mogę. Patrz, jak słuchaj. Co to jest wybrzeże? No, zaraz zobaczymy, że też będziesz miał farta, czy na jakieś noszenie załapiemy. No, tak. Próbujemy się tutaj pokręcić. Prosto do 2.8, tak? Nam się koledze pofarciło. No, widzieliśmy go. Takie fajne noszenie zrobiliśmy. Coś się kręciło, tak powiedzieć. Ale. Cała zabawa tu polega na tym, żeby znaleźć takie noszenie. To jest fizyka, to jest wszystko fizyka, nie ma żadnych czarów. Napędem szybowca, zresztą nie mamy ani silnika, ani śrubu, no nie? Tak. Napędem szybowca jest grawitacja. Tak naprawdę. On leci do przodu dlatego, że opada. To jest dokładnie to samo zjawisko, co kuleczka na równi pochyłej. Że my cały czas opadamy. Nawet, popatrz, jeżeli teraz ja jestem właśnie w takim prądzie wznoszącym, to trzeba się unosić do góry, no. Ale unosimy się do góry względem ziemi, ale względem powietrza, które nas otacza, cały czas opadamy. To powietrze się po prostu wznosi szybciej niż my. Szybowiec musi opadać, żeby mieć składową grawitację, która go pcha do przodu. A paliwem szybowca jest wysokość. Im mamy więcej wysokości, mamy energię potencjalną, ja tą wysokość mogę tak jak paliwo spalać, czyli tracę wysokość, dzięki temu lecę do przodu. Im mam więcej wysokości, tym mogę, mam większy zasięg jak gdyby lotu szybowca. A te kominy termiczne, ten właśnie takie ciepłe powietrze, w którym w tej chwili lecimy, to jest stacja benzynowa, ja tutaj tankuję. Aha. Ale jesteśmy chyba wyżej niż tak, przed chwilą. Tak, jesteśmy wyżej niż przed chwilą, jest jakieś 50 metrów, żeśmy się podnieśli. Wynoszenie jest słabiutkie bardzo, także to nie ma szału, ale delikatnie, to nas podnosi. Ale coś pięknego, naprawdę. Nie, to jest, wiesz, latanie samolotem to jest rzemiosło, latanie szybowcem to jest poezja. No bo to robisz tylko dla przyjemności, to nie jest, wiesz, przelot z punktu A do punktu B, na golonkę na inne lotnisko. To trzeba to trochę powojować, nie? Trochę powalczyć z przyrodą. Właśnie bardzo często obserwujemy ptaki, tam jak leciały leciała paśka tam z tymi szybowcami, orzeł taki piękny nad nimi krąży. Jak widzę drapieżnika takiego, który zaczyna krążyć w powietrzu, tam na pewno jest komin, nie ma pata, od razu kika w jego kierunku i pod nim zaraz. No bo on też się na tej samej zasadzie wznosi, nie? Tak, tylko że on miał parę milionów lat, żeby się tego nauczyć, nie? Ewolucyjnie. No tak. One wykrywają te noszenia bezpłędne. Także to jest pewnie, jak widzę krążącego ptaka, ja jestem pewien, że tam jest noszenie. I to jest najpiękniejszy taki moment w locie szybowcem, jak z takim drapieżnikiem leci skrzydło w skrzydło w jednym kominie. On tam ci leci przy końcówce skrzydła, ci, wiesz, zagląda do kabiny, co ty jesteś tutaj za... Kto tu po niego jest, w niebie lata. Tak.
No, chociaż niekiedy trzeba uważać, bo skubańcy potrafią zaatakować. Aż, tak się zdarza? Jak się za blisko jesteś jego terytorium, to potrafi się atakować. Nie potrafi, jako intruza. Ale to jest piękna sprawa, nie? Kurde, silnika nie ma... A lata, nie? Jaki ekologiczny! No. Czasem długie przeloty idzie zrobić, bo rekord świata to jest ponad 2,5 tysiąca kilometrów w jednym locie. Szybowcem? 2,5 tysiąca kilometrów? Dużo. Tutaj nasz kolega, tym szybowcem, co Baśka nim latała, właśnie tym miliantarem, odbierał ten szybowiec z Bielska Białej z przeglądu. Wystartował, tam go wyholowali, ładne były warunki, no i planował dociągnąć do Torunia i w Toruniu lądować. Ale w tamtych latach akurat Toruń i nasze lotnisko mieliśmy tą samą częstotliwość radiową. Aha. I on nas usłyszał, jak my tu latamy, nie? I są dobre warunki, cholera, spróbuję, nie? Aha. I doleciał do naszego lotniska, także z Bielska Białej doleciał tutaj. Światy żyły. To musi być fart, to muszą się trafić dobre warunki meteorologiczne, no to dzisiaj są kiepskie, to się naprawdę są słabiki. No bo jak przyjechaliśmy rano, to było, że nie tak, że nie polatamy w ogóle, nie? Ale mimo wszystko udało się. To super. Udało, nie? Skrzydło w górze, w wysokości mamy... A drugie w dole. Tak, trzeba się powoli, powoli trzeba się szykować do lądowania. Właśnie to, że szybownik się musi pilnować, to gdy się obserwuje wysokość, mniej więcej wiem, ile ja mogę przelecieć z tej wysokości, nie? Aha. No i już widzę, że jest trochę nisko, no i trzeba się powoli przymierzać. Przymierzać się do podejścia do lądowania. A zdarzyło się kiedyś komuś na polu wylądować? No, to jest standard. No mi się nie zdarzyło, aczkolwiek parę razy już mało brakowało. Jak są zawody szybowcowe, to bardzo często startuje 30 szybowców, 5 wylatuje do mety, resztę po polach zbierają. Oho. To jest normalne. Ale nie, no po prostu lądują, nie to, że się rozbijają. Lądują. Aha. 200 metrów łąki, czy wystarczy, lądują. Lądowanie to się ćwiczy z uczniami, nie? Znaczy, no, nie robimy lądowania w polu, żeby, no bo to jest zawsze ryzyko, jest jakiś kołek, oczywiście, to można rozbić, ale z uczniem, że tak powiem, z powietrza omawiam, które pole nadaje się do lądowania, które nie, jak podejść, wiesz, no, żeby miał jakąś tam wiedzę. Mhm. Aczkolwiek wiedzę praktyczną dopiero nabierzesz, jak pierwszy raz wylądujesz w tym polu. Inaczej się nie da. Na przykład nie powinno się lądować w rzepaku. Rzepak jest paskudny, bo łodygi są bardzo mocne. Aha. I on odpyla szybowiec. Dosłownie jak pójdziesz w rzepak, to szybowiec się zatrzyma na odcinku kilku metrów. No i... Czyli on jest taki klejący. Tak, można szczękę zostawić na tablicy przyrządu. To się zatrzyma momentalnie. Szybowiec po prostu zatrzyma jak wryty stanie. Co, lądujemy, tak? Chodźcie, po prostu z wiatrem w lewą do pasypało się. Lądujemy. To troszkę nas ponosiło. No, to, że ale trochę, fajnie, fajnie. Trochę mniej jak kolegę, ale udało się troszkę dłużej niż ten przysłowiowy 5 minut. Na ile czasu byliśmy w górze? Już to o 10 minut. Wow. Wykorzystamy taką poduszkę powietrzną pod skrzydłami. Jak lecisz niziutko, to tworzy się taka poducha i trzeba być ci ciągnie, leci, leci, pan widzisz? Leci, nie chcę lądować. Co cofniemy? Nie. O kurczę.
Ale emocje, dziękuję bardzo. Fajnie, że wróciliśmy. Dzięki. Się nie będziesz całował? Nie!